Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Lekret. Zapraszam Was na film. A teraz dam Wam chwilę, żebyście zasubskrybowali, zaznaczyli dzwoneczek i dali łapkę w górę. Hej, witam Was na moim kanale jeszcze raz. Słuchajcie, dzisiaj troszkę pogadamy o moim zainteresowaniu, moim hobby, czyli o szyciu skóry. Pokażę Wam, jak się posunęły prace z plecakiem dla Ani. No, plecak troszkę gabarytem wyszedł większy niż planowaliśmy, ale to z względu na to, że Ania nie do końca była sobie w stanie wyobrazić, jak on będzie wyglądał. Tutaj już mamy, tyle jesteśmy posunięci w głównej części. Jak widzicie, mamy dolne okucia, tak, to są plecy. Jak widzicie, zszywam to z takich kawałków prostokątów 10x10, czyli tak będzie tutaj miało 30 cm szerokości, 40 wysokości, bok będzie miał 20 mniej więcej na 40, no i przód, tak, i tu na dole jest wycięcie na kieszeń, już Wam pokazuję. Kieszenią jesteśmy bardziej posunięci w pracach. To jest tak jakby wnętrze kieszeni, to jest przód kieszeni. Jak widzicie, już wszywam zamek. Też przy zszywaniu tej kieszeni użyłem takie taśmy parciane i tutaj też zamkiem, przy zamku wszywam też taśmę parcianą, taką szarą. Wnętrze plecaka już Wam pokazuję. Jest tutaj tak jakby wyściółka z filcu, takiego stalowo-szarego. No i teraz tak, na tym etapie, jak sprzyje już zamek, okucia i tak dalej do tego zamka, w sensie do tej kieszeni, to ją doszyję tu. Wnętrze plecaka będzie wyłożone też pod szewką. Mam taki fajny czerwony atłas na podszewkę. No i teraz będziemy szyć klapę. Klapa będzie miała 30x30 cm, czyli będzie się składała z 9 takich kawałków na zewnątrz, 9 od spodu, magnetyczne zapięcie, plus tutaj będą kółeczka okucia na sznurki. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę z tym plecakiem. No, wymaga to dużo pracy, dużo szycia. Wiadomo, jakbym to robił z pojedynczych kawałków skóry, a nie z takich kwadratów, byłoby to o wiele szybciej, ale myślę, że w ten sposób też to fajnie będzie wyglądać, jak to będzie już skończone. Najtrudniejszy element w zszywaniu tego to jest te łączenia na krzyżach, w rogach, ale jakoś mi się to udaje. Dobra, jak widzicie, i co teraz będziemy robić? Teraz właśnie szyję klapę. Zaczynam zawsze od tego, że robię takie paseczki. Ten będzie akurat 3x1, tutaj mam jeszcze jeden kawałek, tak, doszyję go i później trzy takie zestawy, znaczy robię takich zestawów 6 i je ze sobą poszywam. Pokażę Wam to w kolejnym filmiku i w kolejnych filmikach teraz będę omawiał po kolei narzędzia, więc zapraszam Was do kolejnych filmików związanych z szyciem skóry. Mam też takie fajne, duże kawałki skóry różnokolorowe. Mam na to troszkę inny plan. Myślę, że wyjdzie całkiem fajnie. Będzie to szyte i wycinane z takich szablonów tekturowych. Już rozmawiałem, Ania mi pomoże. I będzie, no zresztą myślę, że Wam się spodoba, ciekawy pomysł na to, ale na razie pracę będę kontynuował tutaj nad tym plecakiem, bo chcę go w miarę szybko skończyć. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików, na których będę omawiał narzędzia, które używam na co dzień. Pozdrawiam Was.